Witam z tej strony Nightshade, a to jest rozdział 21. Życie w kłamstwie. Lyra znów czuła rankami dezorientację. Tak też było, kiedy się budziło w nowym miejscu. Przynajmniej to była już jej ostatnia przeprowadzka. Wyniki przyjdą szybko, a wtedy będzie mogła zamieszkać na stałe. Zmusiła się do wstania z łóżka i poszła przez przedpokój, mijając pracownię mamy, do łazienki naprzeciwko pokoju Chlo. Przez ostatnie 9 dni zdążyła zaznajomić się z domem. Spoglądając w lustro, zauważyła przede wszystkim, że włosy ma w zupełnym nieładzie. Na krawędzi umywalki znalazła swoją szczotkę na włosy i zaczęła je wyprostowywać. Teraz była dumniejsza ze swego wyglądu niż wtedy, kiedy była kucykiem. Jasne, wyglądała wciąż trochę jak w postaci kucyka, ale tylko pod względem barwy włosów i oczu. To nie miało tak naprawdę znaczenia. Szczotka zaczepiła o kłębek zielonych włosów. Lyra wyciągnęła ją, po czym przetarła oczy i zaspana zamrugała do swego odbicia. Pomyślała, jakby też wyglądała z ciemnymi włosami, bardziej jak zwyczajny człowiek. To byłoby miłe. Spojrzała na palce. Od gry na gitarze ich opuszki zaczęły się robić sztywne. Z początku ją to bolało, ale dowiedziała się, że to była dobra rzecz. Dzięki temu będzie jej łatwiej potrącać struny. Jak też to Randall nazywał? A właśnie, nagniotki. Obecne były głównie na jej prawej dłoni, ale kilka z nich tworzyło się już na lewej. Postukała w nie. Ciekawiło ją ich dziwna, sztywna faktura. Szczotka znowu więzła na chwilę we włosach i Lyra skrzywiła się. Za chwilę jednak znów zaczęła oglądać swe dłonie. Zamarła. Obie dłonie miały puste, ale nadal czesała włosy. Znów spojrzała na lustro i zdążyła jeszcze zauważyć zanikającą aurę wokół szczotki, zanim ta upadła z grzechotem na podłogę. Panicą klękła, by ją podnieść, ale jej palce zniknęły. Zamiast nich z jej rękawu wystawały dwa miętowo-zielone kopyta. Lyra usiadła na łóżku. Na dworze wciąż było ciemno i panowała zupełna cisza. Z wyjątkiem grania świerszczy. Lyra odwróciła się, by spojrzeć na zegar na szafce nocnej. Świeciły na niej cyfry. 2:43. Nic więcej. Jej rodzice nazywali ten zegar elektronicznym. Podniosła dłonie, by upewnić się, że nadal je ma. Wszystko zdawało się być w porządku. Następnie sięgnęła do swego czoła, by sprawdzić, czy nadal jest gładkie. Wydała westchnienie ulgi. Czy naprawdę spodziewała się znów poczuć swój ród? Jasne, że nie. Ludzie ich nie mieli. Ale lepiej upewnić się, że naprawdę wciąż jest normalna. Przyzwyczajającymi się do ciemności oczyma rozejrzała się po pokoju. Dostrzegła toaletkę, a ten duży kształt oparty o narożnik. To była gitara. Wśród cieni Lyra ledwo mogła dojrzeć niewyraźny zarys swej liry. Leżała ona na toaletce, jakieś 10 stóp od niej. Lyra spróbowała sobie przypomnieć, jak to się robiło. Skupiła moc umysłu, aby wpłynęła w obiekt tak, by można go było podnieść. Nic się nie stało. Tamto to był tylko sen. Wciąż nie miała mocy magicznej. To było wariactwo. Sądzić, że mogła ją mieć. Ostatecznie okazało się, że nic się nie stało, ale wciąż trudno jej było złapać oddech. To uczucie, kiedy zdała sobie sprawę, że znów użyła magii. Pierwsza rzecz, jaka wtedy przemknęła jej przez umysł, to to, jak wytłumaczyć to swojej rodzinie. Przez ostatnie parę dni mówiła im po prostu, że w jakiś sposób straciła pamięć. Czuła się jak zepsuta płyta, ale co innego mogła powiedzieć, zwłaszcza po tym, co nastąpiło z Audrey, ale jak długo naprawdę mogła jeszcze okłamywać własną rodzinę? Położyła głowę z powrotem na poduszce i pociągnęła kołdrę. Wszystko się ułoży w jakiś sposób. Było coś, co się nie zmieniło nawet po tym, jak przestała być kucykiem. Lyra nadal spała do późna, przynajmniej przez większość dni. Tego ranka obudziła się niezwykle wcześnie jak na nią. No, ale po tym śnie ciężko jej było spać spokojnie. Lyra powoli przebrnęła przez codzienny schemat. Nic niezwykłego się nie działo. Żadnej magii, żadnych kopyt. I dobrze. Minął już ponad tydzień i Lyra przyzwyczaiła się już do tego, jak żyła jej rodzina. Mieli swoje własne schematy dnia.
niekiedy czuła się, jakby im nie zakłóciła swoim nagłym pojawieniem się, ale jej rodzice chyba cieszyli się, że wróciła, przynajmniej przez większość czasu. Wciąż niekiedy zdawał się u nich pojawiać ślad wątpliwości, ale to powinno szybko minąć. Drzwi do pokoju Hlo nadal były zamknięte, najprawdopodobniej wciąż spała. Lyra jeszcze nie przywykła do myśli, że ma młodszą siostrę. Od 7 lat miała siostrę i to człowieka. Hlo chyba przyzwyczajała się do stałej obecności Lyry, ale niezbyt lubiła z nią rozmawiać i jeszcze nie wiedziała, kim jest Lyra. Gdyby wyniki wskazały, że istotnie jest ona tą osobą, za którą się uważa, a Lyra widziała, że to wskażą, wtedy mieli powiedzieć wszystko Hlo. Ale tylko wtedy. Na razie Lyra była po prostu kimś, kto na jakiś czas będzie u nas mieszkał. Hlo była niemal w tym samym wieku, co członkowie znaczkowej ligi. Z nimi Lyra świetnie się dogadywała, ale ludzkie dzieci, co one zwykle porabiały, na pewno nie martwiły się o zdobywanie uroczych znaczków czy coś w tym stylu. A Lyra naprawdę niewiele wiedziała o takich jednorożcach, jakimi interesowała się Hlo. Drzwi do pokoju jej rodziców znajdowały się w głębi przedpokoju. Jej matka prawdopodobnie także nadal spała. Niedługo zapewne się obudzi. Usiądzie na werandzie na tyłę domu, by tam zjeść śniadanie. A następnie zabierze się za malowanie. W jej pracowni znajdowało się na wpół ukończone dzieło, które Lyra mogła dojrzeć przechodząc obok. Najwyraźniej miała to być ludzka postać ze skrzydłami, choć to było równie bezsensowne co człowiek umiejący używać magii. Lyra znów przystanęła w sypialni, by wziąć książkę w miękkiej okładce leżącą na szafce nocnej. Między kartki, mniej więcej w 3/4 grubości bloku, wetknięta była zakładka. Lyra zabrała książkę ze sobą. Na dole nie było jeszcze nikogo innego. Jej tata prawdopodobnie obudził się już. Zwykle wstawał wcześniej niż inni i zabierał się za pisanie. No, co prawda nazywał to pisaniem, ale robił to nie na papierze, lecz na komputerze. Ludzie używali ich właściwie do wszystkiego. Może Lyra sama kiedyś nauczy się nimi posługiwać. Pisanie na klawiaturze zdawało się być niezłą frajdą. Lyra położyła książkę na stole kuchennym, po czym podeszła do szafki. Otworzyła ją, ale to nie była ta, o którą chodziło. Wypełniały ją talerze. Otworzyła kolejną i jeszcze jedną. Wciąż niezbyt pamiętała, co gdzie było. O, znalazła. No, gdzie to leżało? Te cienkie tosty wypełnione owocowym nadzieniem, zapakowane w błyszczące foliowe opakowania. Przeszukała szafkę, aż znalazła niebieskie pudełko, w którym one były. Znajdowało się na samej górze. Chyba była jeszcze niewyspana, bo w pierwszej chwili chciała zdjąć je za pomocą telekinezy. Otrząsnęła się i sięgnęła ręką, zaciskając wokół niego palce. Przez chwilę stała bez ruchu i bezmyślnie wpatrywała się w pudełko. Dzień dobry, Lyra. Głos ojca przywrócił ją do przytomności. Och, dzień dobry. Zmusiła się do uśmiechu. Wcześniej wstałaś. Wszystko w porządku? Tak, oczywiście. Jej wzrok powędrował z powrotem do pudełka, które trzymała w dłoni. Po prostu miałam tej nocy dziwny sen. Wciąż jeszcze trochę mi to kucza. Pamiętasz, o czym był? Spytał. Nie, powiedziała. Już zapominam, czemu właściwie mnie zdenerwował. Kiedyś bez przerwy miałem sny. Jak dawno temu? To było, nieświadomie poruszała palcami, stukając mi o pudełko. Po chwili przypomniała sobie, co miała zrobić i wyjęła jedno z opakowań. Nie wiem, po prostu kiedyś je miałam. Zaczął przygotowywać kawę. Mieli maszynę, która robiła to automatycznie. Z tego, co dotychczas widziała, ludzie byli od kawy praktycznie uzależnieni, a jej rodzice nie byli wyjątkiem. Lyra usiadła przy stole i skrzyżowała nogi, odchylając się na krześle. Rozerwała folię, wyjęła jeden z tostów i odgryzła kawałek z rogu. Dawało się je podgrzewać w czymś, co nazywało się toster, ale dziś nie miała na to ochoty. Wciąż smakowały nieźle, choć odrobinę sucho. Bonbon prawdopodobnie byłaby przerażona, ale gotowe jedzenie do podgrzania było ważną częścią ludzkiego jadłospisu. Kilka minut później jej ojciec zasiadł do kawy przy stole, naprzeciwko niej. Tato? Powiedziała Lyra. Tak? Czytałem twoją książkę. Książka leżała przed nim na stole. Lyra postukała w nią palcem. Ale kilku rzeczy nie do końca rozumiem. Na przykład?
No, chociażby magii. Jak oni jej używają? Mówisz, że mogą się jej po prostu nauczyć, ale każdy może to zrobić? Wymaga to skomplikowanego skupienia umysłu i lat ćwiczeń, ale w zasadzie mogłaby jej się nauczyć każda postać. Mówił teraz chyba bardziej otwarcie niż przedtem. Ten temat był dla niej łatwiejszy. Oczywiście do Cytadeli nie wpuszcza się nikogo. Oni tam chcą chronić swą moc i uczyć jej tylko tych, których uznają za godnych. Czytałaś o tym, prawda? Odparła Lyra. Zastanowiła się. Gdy Una użyła magii po raz pierwszy, zrobiła to przez przypadek. Chyba po prostu nigdy nie sądziłam, że magia mogłaby tak działać. Tak to już jest z magią, uśmiechnął się. Nie jest sztywno zdefiniowana, więc pisarze mogą z nią zrobić, co chcą. Lyra zmarszczyła brwi. To nie była prawda. Dokładna natura magii była trudna do pojęcia nawet dla kogoś, kto umiał jej używać, ale pewne podstawowe kwestie były nie do zaprzeczenia. Przede wszystkim, aby mieć jakąkolwiek kontrolę nad magią, potrzebny był róg, by ją w nim skupić. Nauczenie się jej było o wiele łatwiejsze, niż twierdził ojciec. Po części dlatego, że jednorożce były tak zbudowane, by móc jej używać. A i jednorożce, powiedziała. Spojrzał na nią. Czy są jakieś w tej książce? Powiedziała Lyra. Dodała szybko. Wiem, że Chloe je lubi, ale no wiesz. Nie, w moim świecie niewiele jest mitycznych stworzeń, tylko zwykłe konie. Mityczne stworzenia, czyli wszyscy przyjaciele i rodzina Lyry, aż do mniej więcej zeszłego miesiąca w książce wspominany niekiedy jeździ wierzchem na koniu, zupełnie jakby były one tylko zwierzętami. Ciężko byłoby wytłumaczyć, co dokładnie czuła z tego powodu. Konie poza wyglądem nie były podobne do cyku. Wiele rzeczy w opowieści kojarzyło się z ludźmi, o których czytała niegdyś Lyra. Nie czytała nigdzie, żeby ludzie jeździli na koniach, ale jeśli książeczka chciała wymazać wszelkie zapisy o ludziach, pewnie właśnie to poszło na pierwszy ogień i wszystko w wojnie. O tym też było sporo w opowieści jej taty. To ciekawa opowieść, powiedziała Lyra. Z pewnością nigdy jeszcze nie czytała niczego takiego. Uśmiechnął się. A niektórzy krytycy narzekali, że jest zbyt sztampowa. Czy takie opowiadania to coś normalnego dla Lu? Poprawiła się w ostatniej chwili. Ciężko było pilnować, by jej pytania brzmiały naturalnie. Czy to częste motywy w opowiadaniach? Wzruszył ramionami. To bardzo szeroki gatunek, ale niektóre rzeczy się nie zmieniają. Kiwnęła głową i odwróciła się w stronę okna. Ale to wszystko jest trochę oparte na historii, prawda? Ty tylko poddawałeś takie rzeczy, jak magia i te kraje. Czekała na jego odpowiedź, bowiem zdała sobie sprawę, że królestwo Matia i naród Ameryka brzmiały dla jej umysłu równie nieznajomo. Nie mogła wręcz wykluczyć możliwości, że Matia było to prawdziwe miejsce. Kiwnął głową. Występują pewne wpływy kultury greckiej. To odróżnia te książki od greckiej? To znaczy jak te stare opowiadania i pieśni, takie, że się je grało na lirze? Wiem, że coś o tym słyszałam. Połowa naszej rodziny, konkretnie moja strona, pochodzi z Grecji. Stąd nazwisko Michalakos. Mój dziadek tam mieszkał, ale ja pojechałem do tego kraju tylko 2 razy w życiu. To niesamowite, Lyra szeroko otworzyła oczy. Grecja była jednym z krajów, który naprawdę ją fascynował. Odkąd tylko zobaczyła te kilka kartek w książce Twilight, Grecy nie tylko wynaleźli lirę, która była w Equestrii bardzo popularnym instrumentem, ale do tego Lyra była jednym z nich. A więc twoje pochodzenie interesuje cię równie mocno, jak i mnie. Szczerze mówiąc, od niedawna odkrycie, że nie narodziła się w Canterlocie, ogromnie zwiększyło jej zainteresowanie własną osobą. Jeszcze parę lat temu. Co? Lyra nerwowo przystąpiła z nogi na nogę. Nic, zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Dokończyła śniadanie i znów zaczęła wyglądać przez okno, odwracając się od ojca. Lyra potarł się pod bródek. Lekarz mówił mi, że najwyraźniej nic złego się z tobą nie dzieje. A czemu miałby się dziać? Jestem normalna, powiedziała. Westchnął. Kiedy cię straciliśmy, tyle lat temu, twoja matka i ja nic nie usłyszeliśmy. Wszystko zniknęło, ale nie było śladu, włamania, a wszystkie drzwi były nadal zamknięte na klucz.
po prostu zniknęłaś jak kamfora. Teraz równie nagle się pojawiłaś i twierdzisz, że nic nie pamiętasz. Lyra opuściła głowę. To było zbyt podobne do tego, co Audrey mówiła, kiedy Lyra unikała odpowiedzi na jej pytania. Naprawdę nie pamiętam, musisz mi uwierzyć, spojrzała na niego. Wierzysz mi, prawda? Wyciągnął ręce i położył swe dłonie na jej dłoniach. Jeśli jest coś, o czym nie chcesz rozmawiać. Naprawdę nic nie pamiętam, powtórzyła, przepraszam. Lyra chciałaby umieć wymyślić przekonujące kłamstwo, ale ile ona tak naprawdę wiedziała o ludzkim świecie? Znała Des Moines, widziała odrobinę Chicago, pomyślała o liście miast, którą na lotnisku przepisała do dziennika, ale nie wiedziała, jak wyglądało jakiekolwiek z nich. Wszystko, co mogła powiedzieć, było lepsze niż milczenie. Położyła dłoń na czole i potarła. Potrzebuje świeżego powietrza, chyba pójdę się przejść. Zanim jej ojciec zdążył cokolwiek powiedzieć, Lyra wstała, wsunęła buty i wyszła przez drzwi. Lyra nie planowała dłuższego pobytu na dworze, po prostu musiała się przejść. Tu, w lesie, było przyjemnie i cicho. Był on położony daleko od miejsc, gdzie jeździły samochody, tak więc ich zapach nie był tak zauważalny. Była to w gruncie rzeczy prawie tak, jakby znów była w lesie Whitetail. Kilka razy uczestniczyła tam w gonitwie liści, kiedy jeszcze była kucykiem. Prawie się zdradziła. Jasne, to były drobnostki, ale nie mogła wspominać o tym, że zawsze lubiła czytać, bo spędzała jako źrebie tyle czasu w bibliotece Canterlotu ze swym drugim ojcem. A dlaczego dopiero teraz była zainteresowana swoim pochodzeniem? A dlatego, że zawsze myślała, że była po prostu mieszańcem, półjednorożcem, i że to przez to miała słabsze zdolności magiczne, ale teraz okazało się, że pochodziła ze starożytnej rasy ludzi. Nie mogła ani słowa o sobie powiedzieć swojej rodzinie i zaczynało się to robić nie do zniesienia. Może wcale nie czuła się tu jak w domu. Kłamstwa na pewno jeszcze utrudniały sprawę, ale nie była pewna, czy naprawdę tęskniła za Equestrią, czy też za tym uczuciem występowania na scenie z Randallem w Des Moines. A jednak nadal nie oddałaby za nic możliwości mieszkania ze swoją ludzką rodziną. Szła poboczem drogi, gdyż nie było tu chodnika. Raz po przeciwnej stronie przemknął jakiś człowiek. Siedział na dziwnej maszynie, która jechała na dwóch cienkich kołach. Lyra stanęła w miejscu i patrzyła. Najwyraźniej człowiek posuwał się, przebierając nogami. Na tej maszynie poruszał się dużo szybciej niż pieszy. Ludzie nigdy nie przestawali Lyry zadziwiać. Uważnie oglądała mijane znaki i domy. Nie wybierała się daleko, ale na pewno nie miała zamiaru się zgubić. W końcu drzewa przerzuciły się i znalazła się w osiedlu, której domy były bliżej siebie. Nie dało się wcale wyczuć, że było tak daleko od Des Moines. To miejsce było doń tak podobne. Zdała sobie sprawę, że to było jej miasto rodzinne. Tu przyszła na świat, ale czy czuła się tu jak w domu? Jej rodzice mogli mieć wątpliwości co do niej, ale Lyra była pewna, że miała rację. Musiała ją mieć. Przez jakiś czas po prostu szła przed siebie, zatopiona w myślach, aż doszła w końcu do tego, co musiało być przed mieściami. Stało tu kilka sklepików. Było to niepodobne do wielkiego miasta. Te budynki były niewiele większe od domów, właściwie zdała sobie sprawę Lyra. I własny dom istotnie był większy od wielu sklepów. Do chodnika przymocowany był metalowy stojak, do niego zaś przywiązano łańcuchem jedną z tych dwukołowych maszyn. Lyra przystanęła, by się jej przyjrzeć. Uklękła, naciskając lekko pedał dłonią. Obrócił się, wydając terkotanie, gdy pchała go w drugą stronę. Czuła lekki opór i tak, koło poruszało się. Musiała się nauczyć, jak działa. Minął ją inny człowiek, spoglądając na nią dziwnie. Wstała szybko i odeszła. Rozejrzała się. Najwyraźniej była tu kilka restauracji. Pizza chińska, meksykańska. Najprawdopodobniej były to różne kraje. W jednym sklepie były pogaszone światła, a w pustym oknie widniał znak z napisem do wynajęcia. Ale za chwilę natrafiła na sklep, który wydawał się naprawdę interesujący. Belfield. Używane książki. Gdy otworzyła drzwi, zadźwięczał dzwonek.
przypomniała sobie nagle tamten sklep, do którego weszła w tej moim. Zaledwie w kilka godzin po trafieniu do ludzkiego świata, ale tym razem miała czas się rozejrzeć i wcale jej nie peszyła rozmowa z tym człowiekiem przy kasie. Była to kobieta, starsza od niej, lecz wciąż dość młoda, była najwyraźniej zatopiona w jakiejś książce. Choć przed nią na ladzie stało coś, co mogło być komputerem, na tej jego stronie, którą widziała Lyra, widniał świecący wizerunek jabłka. Szukam książki na temat historii ludzi, powiedziała Lyra, patrząc ukradkiem na ten być może komputer. Dziewczyna spojrzała na nią z lat książki. Jakaś konkretna epoka? Nie, wszystko. Zaśmiała się, ale za chwilę zdała sobie sprawę, że Lyra miała zupełnie poważny wyraz twarzy. Zerknęła na grupkę regału. No cóż, tam jest literatura faktu. Szukasz może historii Ameryki? Czy chyba zależy ci na historii świata, prawda? Ameryka. Lyra wiedziała, że w tym właśnie kraju teraz mieszka, ale niewiele więcej niż to. Właściwie to wiem coś o kilku innych krajach, ale o Ameryce niewiele. Czy macie jakieś książki na ten temat? Oczywiście. Kobieta zawahała się. Pochodzisz z Europy? Nie masz chyba akcentu, ale jestem z Ameryki, tylko dopiero teraz zacząłem badać historię. Potrzebne mi dobre, ogólne omówienie. Aha, pokiwała powoli głową. Nie uczyłaś się tego w szkole? Moja szkoła była inna. Dziewczyna wyszła z zalady. Zobaczę, co się nam uda razem znaleźć. I tak chyba niewielu dzisiaj będzie klientów. Gdy tylko podeszła, Lyra podała jej rękę. Nazywam się Lyra, jestem w tym mieście raczej nowa. Monika, ekspedientka uścisnęła jej dłoń. Zaraz, te włosy. Z jakiegoś powodu roześmiała się, a więc ty istniejesz. Co? Jasne, że istnieje, powiedziała Lyra. O co ci chodzi? Rozmawiałam z jednym z moich przyjaciół. Mówił, że w samolocie spotkał jakąś dziewczynę z zielonymi włosami, która twierdziła, że jest dawno zagubioną córką Thomasa Michalekosa i wątpię raczej, czy w tym mieście wiele jest Lyr o zielonych włosach. Lyrę to zaskoczyło. Ty znasz Paula? Przychodzi tu niekiedy, powiedziała Monika. Jaki ten siad mały, co? Chyba nie, powiedziała Lyra. Nad samolotem i to udowodnił. A więc teraz mieszkasz u pana Michalekosa? Kilka razy go spotkałam. Przychodził tu co jakiś czas. Wiem, że ma młodszą córkę, ale o tobie nigdy nie słyszałam. No, to ma sens. W końcu jesteś dawno zaginioną córką. Tak, jego książki są chyba całkiem popularne. Można by tak powiedzieć, odrzekła Monika. Lyra spojrzała na regały, ciągnące się aż do tylnej ściany. Podzielone były one na działy. Beletrystyka, historia, książki podróżnicze. Nie wiedziała nawet, od czego zacząć. Trudno było zadawać od razu pytania, nie otrzymując w zamian dziwnych spojrzeń i większej ilości pytań. W każdym razie, mówiłaś, że zależy ci na historii Ameryki. Lyra kiwnęła głową. Prawie zapomniała, po co tu przyszła. No, racja. Monika poprowadziła ją obok rzędów, regałów, aż do działu z tyłu sklepu. Tu jest wszystko, co mamy. Możesz się... Lyra wyciągnęła jej tom, który przykuł jej uwagę i przerzucała kartki, oglądając zapytkane ilustracje i diagramy. Swobodnie rozejrzeć, dokończyła Monika. Szybkie pytanko. To dziwne zabrzmi, ale teraz jest rok 2012, prawda? Spytała Lyra wciąż, patrując w książkę. Owszem, od dłuższego czasu. Amerykę założono w roku 1776. Spojrzała nad książki. Niezbyt stary ten kraj. Monika uniosła brew. Ty chyba naprawdę nic nie wiesz. Powoli zaczynam rozumieć, czemu Paul uważa, że jesteś interesująca. Lyra zignorowała ją. Ta wygląda na dobrą. Wezmę ją. Świetnie. Cieszę się, że mogłam pomóc. A, jeszcze Lyra podrapała się w tył głowy i mruknęła. Jednorożce. Słucham? No więc moja siostra, powiedziała szybko Lyra. Po części była to prawda. Chlo była głównym powodem, zachęcając mnie do prowadzenia tych badań. Ona uwielbia jednorożce. Macie jakieś książki o nich? To znaczy książki dla dzieci? Co tylko macie? Jeśli jednorożce naprawdę były tylko powieściami dla dzieci, no cóż, w tym świecie właśnie tym by były. W sumie nie miało to znaczenia.
Lyra właściwie nie zastanawiała się nad tym, zanim zaczęła gawędzić z Audrey, ale ludzie coś wiedzieli o jednorożcach. Było to w sumie dziwne. Wiedzieli o jednorożcach mimo, że żadne tu nie mieszkały, choć właściwie w Equestrii było podobnie. Odkąd Lyra przybyła do domu, czuła się, jakby wszystko było na opak. Ale teraz w końcu zacznie otrzymywać odpowiedzi. Monika rozejrzała się po sklepie. Zobaczę, co mi się uda znaleźć. Lyra poszła za nią do regałów, opatrzonych napisem Fantastyka. No jasne. Obie przebiegły wzrokiem tytuły, wydrukowane na barwnych grzbietach. O, ta jest taty, powiedziała Lyra. Owszem, odparła Monika, zerknęła na nią. Jak to było dowiedzieć się, kim jesteś? Słyszałaś wcześniej o jego książkach? Nie, nie powiem, żebym słyszała, ale teraz zabrałam się za ich czytanie. Rozumiem, Monika przycnęła, by spojrzeć na jedną z dolnych półek, po czym wyciągnęła stamtąd książkę. Przez chwilę ją oglądała, po czym stała i podała ją. Lyrze, chyba lepszej nie znajdę. Lyra spojrzała na okładki książki. Przedstawiała zwykłego białego jednorożca, stojącego w lesie. Miał pusty bok, mimo że był, czy też może była, dorosły. Pił prosto z rzeki, było to po prostu obrzydliwe i zupełnie niecywilizowane. Uniosła brew, a więc to jest powieść? No, całkiem popularna. Nawet jest film na jej podstawie, ale nie wiem, czy mamy go w ofercie. Takie jak te, które pokazują w telewizji, powiedziała Lyra. Chyba po prostu to przeczytam. Wiesz, sama idea filmów mi się podoba. To jak przedstawienie, które możesz oglądać, kiedy zechcesz. Ja po prostu nie mam siły zbyt długo wpatrywać się w taką skrzynkę. Doprawdy? Jesteś wymierającym gatunkiem, powiedziała z uśmiechem Monika. Ludzie w dzisiejszych czasach zdają się za mało czytają. Lyra spojrzała z powrotem na trzymaną książkę. Ale to jest najlepsze, co macie o jednorożcach? Myślałam o czymś bardziej informacyjnym, o faktach. Bo ja wiem, może mogłabyś sprawdzić dział mitologii, chociaż wątpię, czy ktoś napisał przewodnik po tym gatunku. No tak, ponieważ jednorożce nie istnieją, powiedziała Lyra, a magia jest w zupełności zmyślona. Tak, powiedziała Monika, patrząc na nią nieco dziwnie. A więc czy to wszystko? Możesz zapłacić przy kasie koło drzwi, pokazała kciukiem. To na razie powinno wystarczyć. Dzięki, że pomogłaś mi je znaleźć, powiedziała Lyra. Nie ma problemu. Wróciły do lady. Monika przeszła na drugą stronę i stanęła za kasą. Gdy Lyra podała jej książki, Monika po raz kolejny zerknęła na ich tytuły. Chociaż ciekawy dobór tematów, sunęłaby książki do brązowej, papierowej torby, bez żadnych oznaczeń. Można by powiedzieć, że mam szerokie zainteresowania. Zawsze dużo czytałam, powiedziała Lyra, wzruszając ramionami. Monika kiwnęła głową. To dobry nawyk. Poza tym zapewnia księgarni dochód. Zresztą twojemu ojcu też, powiedziała. Pozdrów go ode mnie. No tak, pozdrowię. Wiem, że nie powinnam tak drążyć, ale widzę to wyraźnie. Coś cię gryzie, prawda? Myślisz o czymś ważnym i nie chcesz z nikim porozmawiać. Co? Nie, nic. Niczego nie ukrywam, powiedziała Lyra. Po co bym... O, właśnie. Dokładnie o tym mówię. Strasznie dziwnie się zachowujesz. Monika mówiła spokojnym głosem. Lyra zamilkła. Nie będę cię pytała, o co chodzi, ale jeśli to naprawdę takie ważne, to nie będziesz w stanie tego ukrywać na zawsze. Nie mam wyboru. Uwierz mi, prędzej czy później będziesz musiała się komuś zwierzyć. Lepiej się poczujesz, tylko tyle powiem. Podała nad ladą torbę. Lyra wzięła ją odrobinę drżącymi rękami. To tylko taka darmowa rada. No dobra, dzięki, nie ma sprawy. Monika posłała jej uśmiech. A więc czy zobaczymy się znowu? Prawdopodobnie. Miło było cię poznać, Lyra. No, nawzajem. Lyra odwróciła się i bez słowa wyszła ze sklepu. Lyra bez większych trudności znalazła drogę przez osiedle z powrotem do domu. Tylko raz się zgubiła. Nie minęła więcej niż godzina czy dwie, odkąd wyszła. Może powinna przeprosić, jej ojciec prawdopodobnie się martwił. W jakiejś mierze nadal nie podobało jej się, że uważano ją już za dziecko. Przez wiele lat opłacała własny czynsz, no przynajmniej w połowie, ale może najlepiej było mieszkać z rodzicami. W końcu nie mogła sama się utrzymać w tym świecie, musiała zacząć go poznawać.
Pomyślała o tym, powiedziała Monika. Czy rodzice zauważyli, że Lyra dziwnie się zachowuje? Jeśli Monika to dostrzegła, to oni prawdopodobnie też. Ale przecież Lyra nie mogła po prostu wyznać prawdy. Przeszła obok stojącej przy jezdnych skrzyni pocztowej i podążyła pod jazdem w stronę domu, mijając oba należące do jej rodziny samochody. Ten duży, czerwony, którym przyjechała z lotniska, i drugi, mniejszy i czarny. Chwyciła ręką klamkę u drzwi frontowych i otworzyła je z niepewnym uśmiechem na twarzy, próbując sprawić wrażenie, że wszystko było w porządku. Weszła do kuchni. Siedziała tam oboje jej rodziców. Na kuchennym stole leżał stosik listów. Czytali jeden z nich. Kilkakrotnie złożoną kartkę papieru. Mieli jakieś takie miny. Wróciłam, powiedziała Lyra, kładąc swoje nowe książki na blacie kuchennym. Jej matka spojrzała znad listu. Lyra? Czy coś się stało? Spytała Lyra. Dziwnie się zachowywali. Jej matka bez słowa wstała i odczuła ją mocnym uściskiem. Lyra dostrzegła łzy na jej policzkach.